Witam wszystkich kryptomaniaków w ostatniej przedweekendowej analizie wideo pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest piątek, 9 listopada 2018 roku i naszą analizę będziemy standardowo kontynuować na interwale godzinnym. Zaznaczyłem na nim oprócz stałych poziomów oporu i oczywiście naszych poziomów wsparcia, które jednocześnie pokazują nam zasięg konsolidacji, zaznaczyłem tutaj linię trendu wzrostowego, pomarańczowa linia, która ma w tym momencie już 3 punkty podparcia. No i ten trzeci, jak widzimy tutaj, został lekko już naruszony. Czyli teraz zadaniem strony podażowej będzie oczywiście kontynuacja spadków w kierunku następnego poziomu wsparcia, który może być zlokalizowany chociażby na poziomie ostatnich tutaj lokalnych dołków, czyli 23 938 zł. Jednakże, jeżeli doszłoby tutaj do sytuacji takiej, że poziom lokalnego oporu zaznaczony niebieską przerwaną linią na 24 212 jest wyraźnie wybity górą, no to jest szansa, że po raz kolejny zobaczymy 24 543, czyli jest to poziom oporu technicznego średnioterminowego. Jak widzimy, w czasie właśnie mojej wypowiedzi ten poziom został bardzo ładnie tutaj wybity. Może nawet zrobię przybliżenie, żeby było to widoczne. I proszę spojrzeć, opór został już w tym momencie wybity. Czekamy oczywiście na zamknięcie tej świeczki godzinowej. Zobaczymy, gdzie ona się dokładnie zamknie, ale widać, że tutaj byki walczą bardzo, bardzo ostro o utrzymanie tutaj tej linii trendu, mimo że tutaj została lekko naruszona ta linia, ale jednak widać, że byki walczą. Co się może teraz wydarzyć? No najprawdopodobniej, jak już mówiłem, będziemy po raz kolejny testować poziom 24543, a pamiętajmy o tym, że naruszenie tego poziomu wyraźne, chociażby w taki sposób, jaki jest naruszony ten poziom na 24211, będzie oznaczać, że byki mają siłę na to, żeby dokonać kolejnego ruchu wzrostowego w kierunku 24903. Zobaczymy, w jaki sposób zostanie rozegrany ten poziom średnioterminowy na 24543. Zaznaczmy go sobie niebieską strzałką, żeby nie było, albo flagą. Tak, to jest nasz poziom docelowy w tym momencie dla tego ruchu wzrostowego zapoczątkowanego dzisiaj rano. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne analizy.